System centralnej ewidencji pojazdów i kierowców uruchomiony przez Ministerstwo Cyfryzacji zmienił zasady dotyczące wprowadzania i udostępniania danych w zakresie rejestracji pojazdów. Polega to na tym, że każdy pojazd, który rejestrujemy, będzie musiał przejść tak jakby weryfikację. Czyli łączymy się z centralną ewidencją pojazdów, no i jeżeli on zostaje zaakceptowany, dalej możemy przejść do rejestracji. System, który do tej pory obowiązywał, zdaniem Ministerstwa Cyfryzacji, jest już przestarzały. Można w nim sprawdzić dane o pojemności oraz mocy silnika, emisji CO2 czy datę wydania dowodu rejestracyjnego. Od 13 listopada w systemie są również rozszerzone informacje związane z badaniem technicznym pojazdu. Każdy diagnosta jest w tej chwili zobowiązany do identyfikacji i weryfikacji danego pojazdu w bazie, w centralnej ewidencji kierowców i pojazdów, a następnie przystępuje do pobrania opłaty. I to są te dwie rzeczy. Opłata musi być pobrana w tej chwili zgodnie z obowiązującym prawem przed rozpoczęciem badania technicznego. W systemie CEPiK znalazły się również informacje o każdej wizycie i zdiagnozowanych usterkach. Ma to na celu wyeliminowanie sytuacji, w której kierowca jeździ od stacji do stacji, aby otrzymać pieczątkę. Wszystkie usterki są wprowadzone bezpośrednio do CEPiKu i online są wykazywane. W związku z tym instytucje do tego uprawnione, chociażby jak policja, mają wgląd do zakresu badań. Póki co system nie funkcjonuje prawidłowo, a w starostwie powiatowym w Lubinie tworzą się ogromne kolejki, bo nie każdy z kierowców może odebrać dowód rejestracyjny. Na chwilę obecną system nie działa tak, jak powinien. Niemniej jednak pojawiają się problemy, tak jakby losowo, nie wiem od czego to jest też uzależnione, losowo można zarejestrować co niektóre pojazdy. Na chwilę obecną problem jest tego typu, że pojazdy, które przerejestrowujemy w tym samym obrębie, czyli powiatu lubińskiego, nie możemy wydrukować pozwolenia czasowego. Taka sytuacja ma miejsce w całej Polsce. Niektóre z biur komunikacji zostały całkowicie zamknięte aż do momentu rozwiązania problemów z systemem. Starostowie czy prezydenci miast nie mają możliwości zmian wprowadzonego systemu informatycznego ani ingerencji w niego.